Dobry. Dzisiaj porozmawiamy o aniele śmierci, znanym inaczej jako Józef Mengele. Zapraszam. Józef Mengele urodził się w 1911 roku w małym niemieckim miasteczku Günzberg. Jego ojciec, Karl Mengele, prowadził takiej średniej wielkości biznes, ale jak się rozpoczęła I wojna światowa, to musiał chwycić za broń i w tym momencie ten biznes przejęła matka. Po zakończeniu I wojny światowej firma Karla o nazwie Karl Mengele, bardzo kreatywna nazwa swoją drogą, rozrosła się bardzo szybko z powodu właśnie wzrostu gospodarczego zaraz po wojnie, kiedy wszystko było wyniszczone i firmy, które zostały, miały szansę się rozwijać. I tym sposobem powstała, w zasadzie wzrosła firma Karla Mengele do trzeciej największej firmy w Niemczech. Po tym jak Józef osiągnął pełnoletność, to jego rodzice chcieli, żeby kontynuował działania firmy jako szef, oczywiście pod okiem ojca przez pewien czas, ale potem, żeby ta firma przeszła na niego. Ale on miał inne plany. Mengele niezbyt przywiązał się do swoich rodziców, dlatego nie podobał im się pomysł przejęcia firmy, a więc postanowił, że wyjedzie do Monachium studiować medycynę na tamtejszym uniwersytecie. I to się stało w 1930, kiedy w wieku 19 lat wyjechał do Monachium. Józefa najbardziej interesował zakres genetyki, a dokładnie chodziło tutaj o tak zwaną niemiecką eugenikę, czyli podział pomiędzy gatunki, tak żeby rasa właśnie niemiecka, rasa aryjska, miała najwięcej potomków, a reszta to może być usunięta, dlatego że reszta jest nieczysta. Wiecie, znacie to, tą eksterminację Żydów przykładowo, albo czarnoskórych, niepełnosprawnych, generalnie chodziło o wszystkich, którzy nie są perfekcyjni. Mengele tak bardzo się interesował niemiecką eugeniką, głównie dlatego, że w 1930 roku partia właśnie NSDAP, partia nazistów, była drugą największą partią w Niemczech i on postanowił do nich dołączyć i bardzo się tym interesował. Ale zanim to się stało, to w 1933 roku weszły prawa właśnie o sterylizacji innych ras, którymi tak bardzo się interesował Józef, właśnie tymi prawami. A poza tym to udało mu się zdobyć doktorat, udowadniając w zasadzie różnicę pomiędzy gatunkami tylko na podstawie szczęki. Oczywiście teraz wiemy, że to wszystko kłamstwo było, ale i tak mu się to udało zdobyć. I w 1937 dołączył do partii, a w 1938 do SS. W tym samym roku, w którym dołączył do NSDAP, zdobył pracę w Instytucie III Rzeszy na Uniwersytecie we Frankfurcie. I to by nie była żadna jakaś wow rzecz, gdyby tam nie poznał jednej ważnej osoby, czyli Otmana von Heffera. Otman interesował się naprawdę dziwnymi rzeczami związanymi z bliźniakami. Na przykład, jeżeli zabijemy jedno z nich, to czy drugie to jakkolwiek wyczuje? I generalnie stąd się właśnie powstała ta cała ich przyjaźń, dlatego że Józefowi się to bardzo spodobało, że tak powiem, i też się tym zaczął interesować. I to się przełożyło na późniejsze relacje. Po rozpoczęciu wojny Józef Mengele wraz z Otmanem von Verscherem znaleźli pracę w Instytucie Kaisera Wilhelma właśnie na Wydziale Genetyki i Eugeniki. I tam pracowali sobie aż do 1943, gdzie właśnie Józef Mengele znalazł pracę w Auschwitz. I tu się zaczyna nasza historia. Auschwitz, gdyby nie rzeczy, które się w nim działy, straszne rzeczy, to byłby bardzo dobrze zorganizowanym obozem, bo było tam wszystko. Była biblioteka, były baseny, nawet burdel się znalazł, ale kiedy akurat Mengele tam przyjechał, to panowała epidemia tyfusa. W tamtym czasie w obozie było około 140 tysięcy więźniów i on postanowił, że tych wszystkich, którzy chorują na tyfus, zamiast ich leczyć, po prostu wyślę ich do komór gazowych. A czemu by nie? Nie, skoro mamy leczyć, no to czemu nie, po prostu nie zabijemy ich? No i tak to się zaczęło jego cykl zabijania. Po tamtym incydencie zdarzało się bardzo często, że Mengele wraz z innymi swoimi pomocnikami stali na podejście i patrzyli na ludzi, którzy wjeżdżają do Auschwitz w pociągach i ich po prostu sortował. Jedni od razu do komór, a drudzy do przymusowych prac. I często się zdarzało też tak, że Mengele brał sobie sam ludzi odpowiednich, sobie wybierał,
Początkowo były to bliźniaki tylko, ale potem wybierał też innych, już nie narzekał. Ale po co mu były te bliźniaki i inni ludzie potem? A no właśnie mówiłem poprzednio, że się zaprzyjaźnił z Otmanem, który miał fascynację bliźniakami i tak to właśnie Józefowi przeszło, że on też robił eksperymenty na bliźniakach, tylko już w Auschwitz, czyli przymusowo. Mengele pracował w Auschwitz 2 lata, kiedy to jego karierę zakończył wjazd Armii Czerwonej 27 stycznia 1945 roku do Auschwitz. Ale wtedy go już dawno nie było i uciekł właśnie do Genui. Z Genui chciał ruszyć do Argentyny, gdzie mógł uciec, bo wiedział już, że wojna przegrana jest i że nie ma po co zostawać w Niemczech. Więc chciał uciec do Argentyny, do rządu, który był przyjaźnie nastawiony do nazistów. Ale jego żona, Irena Sobnić, którą oczywiście poprzednio udało mu się ożenić z nią, musieli oczywiście zrobić też testy na czystość krwi niemieckiej, udało im się przejść, ale Irena postanowiła, że zostanie w kraju, że nie będzie z nim wracała do Argentyny, a więc się rozwiedli i Józef poleciał sam. Będąc w Argentynie, pracował tam, zmienił imię i żył sobie tak spokojnie, aż w końcu pewnego razu nie udała mu się aborcja na jednej dziewczynce i musiał uciec do Paragwaju, gdzie go już ludzie nie szukali. Żył sobie w Paragwaju jako lekarz i prowadził własną klinikę. Żył tak sobie długi czas, aż pewnego razu znalazł go Mossad, czyli izraelski wywiad. Oni postanowili, że znajdą zbrodniarzy wojennych niemieckich. I ich wszystkich właśnie do Izraela sprowadzą, żeby byli postawieni przed sąd, żeby odpowiedzieli za kary, które przeprowadzili w czasie II wojny światowej na Żydach. Udało im się znaleźć Józefa w São Paulo, ale niestety musieli szybko wracać do kraju, zanim w ogóle go znaleźli, zanim udało im się go schwytać. Z powodu różnych problemów z Egiptem politycznych musieli wracać do kraju i tym sposobem udało się Józefowi uciec przed skazaniem. Józef Mengele żył sobie tak spokojnie aż do roku 1976, kiedy to dostał zawału, ale nie umarł. Umarł 3 lata później, w 79. Pochowano go pod sztucznym nazwiskiem Wolfgang Geburt. Tak go pochowano w Brazylii. I początkowo myślano, że to nie jest Mengele, bo kto tu mógłby sprawdzić, ale się okazało potem, robiąc testy DNA, że jednak to był właśnie Józef. Historia anioła śmierci, który był odpowiedzialny za śmierć tylu, ale w końcu nie został ukarany, no jest trochę niesprawiedliwa, no ale jak to mówią, życie nie jest sprawiedliwe, a ja się mam już o niej żegnać. Do następnego.